Moi drodzy, ponieważ ostatnio zajmowaliśmy się dosyć dużo klasyfikacją, pomyślałem sobie, że dobrze będzie na chwileczkę odpocząć od klasyfikacji i zająć się inną rodziną algorytmów uczenia maszynowego i eksploracji danych, mianowicie analizą skupień. Po angielsku analiza skupień nazywa się clustering, po polsku chętniej mówimy o grupowaniu albo o analizie skupień, bo termin klastrowanie jakoś tak przyjęło się, że w języku polskim, w informatyce ma takie konotacje bardziej sprzętowe. Analiza skupień jest przykładem techniki nienadzorowanej, to znaczy w zbiorach danych, na których będziemy pracowali, nie będziemy dysponowali żadną etykietą, żadnym a priori przypisaniem obiektów do jakichś klas. Naszym celem będzie znalezienie tych klas, a raczej pewnych grup, skupień, obiektów, które są nawzajem do siebie podobne. W największym skrócie można powiedzieć, że celem analizy skupień jest takie pogrupowanie obiektów, instancji w grupy, aby maksymalizować podobieństwo pomiędzy obiektami, które zostały przypisane do tej samej grupy, a jednocześnie minimalizować podobieństwo pomiędzy obiektami, które zostały przypisane do różnych grup. Oczywiście kruczkiem tu jest słowo podobieństwo, co to znaczy, że dwa obiekty są do siebie podobne. Jeżeli w jakiejś przestrzeni cech mamy zadaną funkcję podobieństwa, to fantastycznie, ale najczęściej tak nie jest. Najczęściej musimy posługiwać się pewnym przybliżeniem i tym przybliżeniem jest bardzo często odległość. Odległości mierzymy za pomocą funkcji, które nazywamy metrykami. Czym jest metryka? Metryka w matematyce to jest funkcja, która definiuje nam odległość pomiędzy dowolną parą elementów w pewnym zbiorze. Nie każda funkcja jest metryką. Zazwyczaj zakłada się, że metryka jest funkcją, która po pierwsze jest zdefiniowana na przedziale od zera do nieskończoności, a po drugie, że posiada pewne trzy własności. Po pierwsze, że jest symetryczna, to znaczy, że odległość między punktem x i y jest taka sama jak między punktem y i x, że odległość wynosi 0 tylko i wyłącznie wtedy, kiedy obiekt jest identyczny z samym sobą i wreszcie, że spełniona jest nierówność trójkąta. Nierówność trójkąta mówi o tym, że bezpośrednia odległość między obiektami x i y jest najmniejszą z możliwych odległości, to znaczy nie istnieje żaden taki punkt z, że suma odległości między x i z i między z a y byłaby mniejsza niż bezpośrednia odległość między x i y. Oczywiście funkcji, które mają takie własności, które mogą stać się metrykami, jest cała masa. Tutaj w tym artykule znajdziecie przykłady, takich jak na przykład odległość euklidesowa, odległość taksówkowa zwana też odległością manhattańską, czy odległość Hamminga, odległość Mahalanobisa, odległość Riemannowska. No jest tego naprawdę bardzo dużo. Tutaj macie prostą ilustrację, tak? Zielona linia oznacza odległość euklidesową pomiędzy tymi dwoma wskazanymi punktami, a czerwona, niebieska i żółta linia to są odległości wyznaczone za pomocą właśnie odległości taksówkowej, czy tam odległości blokowej, odległości Manhattan. No jak sami widzicie, idea jest taka po prostu, że musimy się tutaj poruszać wzdłuż wymiarów, tak? Jeżeli to byłby Manhattan i to byłyby ciągnące się z północy na południe aleje, a ze wschodu na zachód ulice, to żeby przejechać taksówką z punktu A do punktu B, muszę jechać zawsze wzdłuż wymiarów, czyli albo ulicami, albo alejami. No nie mogę, tak jak leci ptak odległością euklidesową, przemieścić się z punktu A do punktu B. Nas będzie bardziej interesowała kwestia znalezienia jakiegoś wydajnego algorytmu, który znajdzie nam takie zbiory punktów. I w dzisiejszym ćwiczeniu przyjrzycie się dwóm rodzinom algorytmów. Pierwsza rodzina to rodzina algorytmów, które nazywamy... wypadła mi nazwa z głowy... aglomeracyjno-podziałowe. A wszyscy i tak mówią K-means, czyli algorytm K-średnich oraz jego najbliższy kuzyn, algorytm K-medoids. Na czym to polega? Od razu przejdźmy do konkretnego przykładu, bo tak będzie zdecydowanie najprościej. Mianowicie, wybierzmy sobie jakiś zbiór danych. Weźmy na początku punkty, w których nie ma żadnej struktury. Tak? Nie widać tutaj wizualnie, patrząc na te instancje danych, które są opisane w przestrzeni 2D, no nie widać tutaj absolutnie żadnej struktury. Jak działa algorytm K-średnich? Jak sama nazwa wskazuje, algorytm wymaga wskazania parametru K, czyli liczby tych klastrów, czyli skupień, które będziemy próbowali znaleźć. Załóżmy, że podejrzewam, że w tym zbiorze występują 4 skupienia. Zatem dodaję sobie 4 centroidy.
Jak widzicie, każdy punkt w zbiorze danych został od razu przypisany do najbliższego do niego centroida. To znaczy, te wszystkie punkty znalazły się najbliżej centroida żółtego, te punkty najbliżej centroida czerwonego, te zielonego, te niebieskiego. Algorytm K-średnich postępuje teraz iteracyjnie za pomocą bardzo prostej procedury. Mianowicie, w każdym kroku przesuwa centroidy w ten sposób, żeby stały się one środkiem geometrycznym zbioru przypisanych punktów. Czyli jeżeli teraz przesuniemy sobie centroidy, to każdy z tych centroidów przesunie się w taki sposób, żeby stać się środkiem geometrycznym aktualnie najbliższych do niego punktów. Zatem w pierwszym kroku mamy przypisanie punktów, każdy punkt został pokolorowany kolorem centroidu, do którego jest mu najbliżej. Teraz aktualizujemy położenie centroidów, centroidy się przesuwają. W następnym punkcie, jak widzicie, niektóre punkty, którym wcześniej było bliżej do centroidu żółtego, teraz znajdują się bliżej centroidu niebieskiego. Podobnie tutaj, niektóre punkty, którym bliżej było wcześniej do centroidu zielonego, teraz znajdują się bliżej centroidu czerwonego. Zatem w następnym kroku następuje ponowne przypisanie punktów. Wszystkie punkty zostają przypisane do tych centroidów, do których jest im najbliżej. Oczywiście po przepisaniu punktów mogą się zmienić środki tych klastrów, czyli położenie centroidów. Centroid to jest, o czym nie wspomniałem, najbardziej środkowy punkt w skupieniu. Zatem znowu przesuwamy punkty, znów następuje przypisanie punktów, które zmieniły najbliższy centroid, znowu przesuwamy centroidy, znowu przepisujemy punkty, przesuwamy centroidy i powtarzamy tą procedurę tak długo, dopóki zachodzi jakaś zmiana. Jak widzicie, po pewnym czasie sytuacja się ustabilizowała, chociaż tu jeszcze pewne drobne zmiany. Oczywiście w tym przypadku algorytm jest bardzo niestabilny, dlatego że no nie ma tutaj żadnej prawdziwej struktury, więc ten podział jest dosyć przypadkowy. Zobaczmy w takim razie, jak ten algorytm poradzi sobie ze zbiorem, w którym faktycznie występują pewne punkty. Weźmy sobie mieszaninę gaussowską. Mamy tutaj bardzo prosty problem, trzy wyraźne klastry. Zobaczmy, co będzie, jeżeli teraz losowo przypiszę sobie trzy centroidy. Widzicie, że centroidy są losowane. Pierwsze, początkowe rozłożenie centroidów jest całkowicie losowe. Te dwa dosyć pechowo się wylosowały, ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Następuje przesunięcie centroidów, przepisanie punktów, przesunięcie i sytuacja się ustabilizowała. No niestety ustabilizowała się ewidentnie błędnie. Mimo że poprawnie zgadnęliśmy, ile tych grup jest, no nie udało się uzyskać poprawnego rozwiązania. Co będzie, jeżeli wskażemy złą liczbę centroidów? Na przykład, nie wiedząc nic więcej, założyłem, że tych centroidów jest 5. Oczywiście ja tak naprawdę, podchodząc do tej analizy, nie wiem, ile tych punktów jest. Pamiętajcie Państwo, że my sobie tutaj wizualizujemy punkty w przestrzeni 2D i to jest oczywiście daleko idące uproszczenie. W rzeczywistości my operujemy na danych, które mogą mieć 20 albo i 1000 różnych wymiarów i bardzo trudno jest je w ten sposób prosto zwizualizować. Jeśli podamy złą liczbę centroidów, to prawdopodobnie nastąpi tego typu sytuacja, mianowicie niektóre naturalne skupiska zostaną wewnętrznie podzielone. Jeszcze gorszym problemem jest sytuacja, w której, ponieważ algorytm K-średnich zdecydowanie preferuje takie właśnie kuliste, regularne mieszaniny, zobaczcie, co się stanie w przypadku, kiedy będziemy mieli znacznie trudniejszy problem do ten jest jeszcze stosunkowo łatwy. Znów, załóżmy, że ja poprawnie zgadnę, ile tych skupień tutaj jest. Ich jest 7. Dodam sobie 7 centroidów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I zobaczymy, jak algorytm sobie poradzi. Jak widzicie, bardzo szybko znalazł przypisanie i to przypisanie wcale nie jest takie złe. No dobra, to teraz dodajmy sobie zbiór danych, w którym tego typu proste rozwiązanie się nie sprawdzi. Ile tutaj widzimy klastrów? Większość osób odpowie, że 4. Jeżeli dodam teraz 4 centroidy i spróbuję przeprowadzić tą procedurę optymalizacyjną,
Jak widzicie, dojdę tu, jeszcze są pewne jakieś tam drobne, drobne zmiany, więc być może jeszcze gdybym sobie to... Ten algorytm generalnie może mieć jakiś wronek stopu, może mieć maksymalną liczbę iteracji, tak, po których zakładamy, że już jakieś lokalne optimum zostało osiągnięte. Algorytm K-means w żaden sposób nie bierze pod uwagę gęstości rozłożenia punktów. Kształt nie ma dla niego żadnego znaczenia, on patrzy tylko i wyłącznie na odległości pomiędzy danym punktem a centroidem najbliższego klastra, w związku z czym w żaden sposób nie nadaje się do rozwiązywania tego typu problemów. Żeby ten problem rozwiązać, potrzebna jest druga rodzina algorytmów, czyli algorytmy gęstościowe. W przypadku algorytmów gęstościowych, jeszcze raz weźmy sobie ten sam przykład, algorytm gęstościowy działa w ten sposób, że przyjmuje sobie dwa parametry. Najczęściej, tu akurat mamy ilustrację na przykładzie algorytmu DBSCAN, który jest bardzo typowym przedstawicielem tej rodziny algorytmów. Algorytm przyjmuje dwa parametry. Pierwszym parametrem jest średnica sąsiedztwa, drugim parametrem jest gęstość tego sąsiedztwa, to znaczy minimalna liczba punktów, które muszą się znaleźć w sąsiedztwie o zadanym promieniu, żeby nadal znajdować się w ramach pewnego klastra. Jeżeli przyjmiemy, że epsilon, czyli średnica sąsiedztwa, wynosi 1, to jest mniej więcej wizualizacja tej średnicy, to jedno koło. Żeby kontynuować poruszanie się w ramach tego samego klastra, musimy w każdym momencie widzieć co najmniej 4 sąsiadów. Zobaczmy, co się stanie. Jak widzicie, algorytm tak długo, dopóki spełniony jest warunek gęstości, to znaczy, że w kolejnych, wokół kolejno dołączanych punktów w promieniu o średnicy epsilon znajduje się co najmniej min points punktów, algorytm kontynuuje rozrastanie klastra. W tej chwili algorytm skończył już możliwość rośnięcia klastra i zaczyna tworzenie nowego klastra od losowo wybranego, nieprzypisanego jeszcze do żadnego klastra punktu. I jak widzicie, algorytm skończył fantastycznie działając. Zobaczmy w takim razie, co by było, gdybyśmy spróbowali to uruchomić w tym miejscu. Tu niestety zaczyna już być pewien problem, dlatego że jeżeli błędnie wybierzemy parametry, to może się okazać, że algorytm będzie przekraczał granice klastrów, ponieważ przez przypadek w jakimś jednym wąsko rozumianym sąsiedztwie uda mu się przejść pomiędzy naturalnymi granicami klastrów. Tak, tu widzicie, że wydawało się, że w tym miejscu mamy osobne skupienie, ale w tym miejscu było wystarczająco gęsto, żeby tworzyć cały czas kontynuować budowanie niebieskiego klastra. Więc widać wyraźnie, że ten algorytm jest naprawdę bardzo czuły na te dwa parametry. Moglibyśmy je próbować dobrać eksperymentalnie. Tak? Moglibyśmy próbować optymalizować te dwa parametry, tak żeby uzyskać pożądaną liczbę klastrów. Tu już na przykład to trudno powiedzieć, czy to jest klaster, no ale znowu, ponieważ min points, więc się udało. Więc ten algorytm potrafi czasami być trochę kapryśny. No, niemniej jednak w przypadku, kiedy mamy dobrą reprezentację i w tej wielowymiarowej przestrzeni rzeczywiście możemy patrzeć tak gęstościowo, szczególnie jeżeli te klastry nie mają takiego bardzo regularnego, sferycznego kształtu, tylko są w jakiś sposób właśnie wydłużone. Algorytmy gęstościowe, takie jak Optix czy DBSCAN, mogą się fantastycznie sprawować. I w następnym filmiku zobaczymy, jak poradzić sobie z tymi algorytmami w środowisku RapidMiner, a w trzecim filmiku zobaczymy, co zrobić w przypadku Python.